Wiatr zamiast nam wiać w plecy, to wieje nam po prostu w oczy. My będziemy cofać się w rozwoju, ponieważ wschód Polski, cała ta reszta będzie się rozwijała i już jest lepiej od nas rozwinięta. Nie chcemy być karani za to, że sprawnie wykorzystujemy środki unijne. Grzmieli dziś na konferencji na Placu Ratuszowym w Jeleniej Górze samorządowcy z południa województwa. Domagamy się większych środków w ramach regionalnego programu operacyjnego i sprawiedliwego ich podziału. Jeśli to nie nastąpi, zagrożone mogą być strategiczne inwestycje w gminach. Gmina Świerzewa ma w tym okresie programowania dwa projekty na kanalizację sanitarną, łącznie na 17 milionów złotych. To oznacza, że jeżeli będą tak środki zmniejszone na okres ten 21-27, proporcjonalnie byłoby to 7 milionów, tak? No to pokazuje skalę, o ile mniej będzie można wybudować kilometrów sanitarnej kanalizacji. Tyle Jelenia Góra, a we Wrocławiu w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim działacze Prawa i Sprawiedliwości z ministrem Dworczykiem na czele poinformowali, że udało się wynegocjować dla Dolnego Śląska w ramach alokacji kolejne 143 miliony euro. Daje to ponad 1,130 milionów euro w ramach RPO na najbliższe lata. Politycy zapowiadają, że chcą wynegocjować ponad 2 miliardy euro na lata 2021-2027. Samorządowcy w Jeleniej Górze zwrócili jeszcze uwagę na kilka ważnych problemów. Zostało jeszcze 250 milionów złotych do podziału na środowiska popegeerowskie, do których także Gryfów, Lubomierz, Mirsk się zalicza. Ale no, patrząc na poprzednie rozdania, no nie możemy za bardzo na to liczyć, bo to jest niewiele. Nasz region obfituje w zabytki. Więc tych zadań mamy o wiele więcej. Ratując zabytki, nie robimy kanalizacji. Ratując zabytki, bo się walą ludziom na głowę, nie robimy wodociągów. Ratując zabytki, zostawiamy na sam koniec drogi w naszych miasteczkach, w tych małych uliczkach. Są miasta tak zwane poprzemysłowe. Miasta, w których były ogromne zakłady pracy zatrudniające połowę na przykład mieszkańców miasta, tak jak odbyło się, jest to w Kowarach. I po tych zakładach zostały tylko zgliszcza. Część została zagospodarowana, ale duża część jest niezagospodarowana. Brak środków na kanalizację, na unormowanie spraw kanalizacji deszczowej będzie powodowała jedną rzecz. Będziemy znowu daleko, daleko w tyle. Samorządowcy z południa województwa dążą także do tego, bo od 2027 roku Dolny Śląsk podzielony został na dwa podregiony statystyczne, czyli tak zwane NUTS-y. Jeden nieadministracyjnie, oczywiście dalej pozostajemy jako jeden Dolny Śląsk, ale dwa statystyczne podregiony. Jeden podregion to jest podregion północy, właśnie Wrocław plus Lgom. I drugi region to jest dawne województwo wałbrzyskie i dawne województwo jeleniogórskie, bo się nic nie zmieni. Włodarze obawiają się także tego, że do projektów realizowanych w ramach RPO będą musieli dokładać nie 15 jak do tej pory, a 30%.